19 marca 2024. Pierwszy mój wyjazd na wycieczkę, pierwszy nagrany film. Miało być dzisiaj słonecznie, ale to pogoda jest przewidywana najwyżej na 2 godziny wcześniej. Dzisiaj chcę przejechać okolice i dokładnie zwiedzić, ale się znaleźć jaskinię, której kiedyś mi się nie udało. Teraz może dam radę. Wspomagać mnie będzie dodatkowy GPS, więc może się uda. Do tego też zahaczę o kamieniołom. Jaskinia, a raczej otwór wydrążony w skale, służył jako sarenki. A jak zacząłem mówić przed sarenkami, jaskinia ta, a raczej otwór, który został wydrążony w skale, służyła do przechowywania materiałów wybuchowych właśnie dla tego kamieniołomu. Już kiedyś w nim byłem, jaskini też szukałem, ale nie znalazłem. Przy okazji testuję nawigację Garmina Edge Explorer 2, czy da rady mnie wyprowadzać z zawiłości ścieżek, bo tego mi zawsze brakowało w telefonie, a nie chciałem go mieć przyklejonego do kierownicy. Nie wiem, czy nie wyłączę powiadomień dźwiękowych w nim, bo mogą z czasem irytować. Ach, tego nie lubię, wyrębu drzew. O, jak zorany. Na szczęście jedziemy do góry. Tutaj też byli, też poniszczyli ścieżki. Ach. Szesnaście procent nachylenia. Siedemnaście. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. Czyli na każde 10 metrów 2 metry w górę. A jeszcze jeden. A mówią, że elektryki to same jeżdżą, się nie zmęczy człowiek. Jestem przy źródełku Pfaffenbrunnen. Źródło kapłanów. Ścieżki pozamykane. No też były zamknięte, ale otworzyli. Źródełko bije. To był drugi film na moim kanale. Bardzo lubię to miejsce.
aż na samo dno doliny prowadzą kaskadowo ułożone kamienie. A tam na dole robił porządek. No, szkoda, że tutaj takie wycinki. Dobra, jedziemy dalej. Jaka wysokość? 400 metrów. Równy. Wybrałem miejsce na pierwszy wyjazd. Łatka i bokiem. Parę dni temu rower wrócił. Po przeglądzie zawieszenia, kompletny przegląd miał robiony, wymianę wszystkich uszczelek, oleju, sprawdzenie, wszystko w porządku. Cały czas zjeżdżamy. Trzeba będzie niedługo zacząć podjeżdżać. Żeby trochę więcej słońca wyszło. Tak to ponuro się może wydawać. Jeszcze w lesie. A, chyba nie zabrałem baterii. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Będę musiał oszczędzać na jednej baterii. Po zimie, jak się wraca tutaj na szlaki, można być niemile zaskoczonym zwalonymi drzewami, nieprzejezdnością, ale służby leśne
naprawdę starają się to udrażniać. Tak samo grupy rowerowe jeżdżą z piłkami krótkimi i ręcznie przecinają i udrażniają teraz. Dobrze, mam mapy offline wykupione do komuta. Yes, znalazłem. Także tak wydrążona jaskinia, to jest jedyna jaskinia, no sztuczna chyba, to nie wiem czy można tak nazwać, która jest tutaj w okolicach. W butach bez żadnego bieżnika, tak się nie wesoło chodzi. Jedziemy dalej. Teraz do tego kamieniołomu przejadę. Na pewno nie wszyscy widzieli odcinek o nim. Ta droga się nazywa Madonna Zwek. Dlatego, że znajduje się tutaj ikona Maryi w tym miejscu. Ufundowana została przez zakłady Pfaff, które zmieściły się w Kaiserslautern. Obecnie są burzone. Zakłady produkowały, z tego co wiem, maszyny do szycia, wykupione przez naszych azjatyckich braci i zlikwidowane. Rozkopane, to jest dziki. O. Ale zrobiły przeprawę.
Tak. I tutaj gdzieś w lewo będzie. Jest taka niepozorna ścieżynka. Związana siatką. Szybką panoramę zrobię, jak wygląda zarośnięty, co najmniej 100 lat nie służy już nikomu. Duża nieska w górze. Nie wiem co dzisiaj jest, dużo śmigłowców lata. Miałem dronem polatać, ale też taki nie za bardzo ta pogoda jest. Dron w plecaku, ale chyba sobie daruję. Jeszcze ujęcie małe. Jak druga strona wygląda. Na zbocze góry. I tutaj mniej więcej w tym obszarze, prosto w dół, tam była ta jaskinia. O, za te gałęzie przepcham i wsiadam już. Parę rzeczy się w tym roku zmieniło. Rękawiczki, plecak, którego nie widzicie specjalnie do e-bike'ów. Nerka kupiłem na krótsze wypady. Coś tam z ubrań, no, nowy kask. Teraz tu w lewo. Nigdy tędy nie jechałem. Trzeba spróbować. Będę musiał zmodyfikować trasę. Miałem wracać tą drogą, gdzie widzieliście ten nad dnie wąwozu tę maszynerię sprzątającą tej gałęzie. No nie będę się tam pchał, bo pewnie jest droga jest zablokowana. Nie ma tak, że można sobie przejechać obok maszyn. Droga zamknięta. Roboty leśne. Znać inną drogę. Środkiem kijaszka, żeby go nie podbiło. Thank you.
Jeżeli ktoś pamięta, w tamtym roku pierwszy mój film, jaki nagrałem, był o lisim źródle i nie chciało mi się przechodzić na drugą stronę. No to teraz to zrobię. A co, nie miałem jak nawet przejść, bo jeżynami było zarośnięte. Ale teraz jestem po odpowiedniej stronie. Ale mimo tak wysokich opadów, źródło jest totalnie suche. Fuch, sprunłem. Musiało ładnie wyglądać, to był taki wodopój. Zwierzęta miały podejście, żeby się napić. Budki lęgowe. A przejadę do końca tego singielka, wyjadę obok strzelnicy i miałem jechać dalej i potem wspiąć się z powrotem na tą górę i wracać, ale zmodyfikuję chyba trasę i pojadę tutaj asfaltem już z powrotem, bo tak to nie miałbym później jak wracać. Przez te roboty leśne. Na razie jedziemy tutaj. Tutaj źródło. W tym miejscu się pożegnam. Tak na początek krótki film był. Muszę się rozgrzać i w jeździe, i w nagrywaniu. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Jeszcze tędy pojadę. Może sobie kupię coś do jedzenia na obiad. Kebaba na przykład. To też jest mój ulubiony singielek. W sumie to zawsze nim jeżdżę. W pierwszym filmie. To jak tradycji musi się stać zadość, to jedziemy. A odnośnie jeszcze planów,
Mam nadzieję, że w tym roku wyjdzie Insta360 X4 albo GoPro Max 2. I na moim kasku zawita dodatkowo kamera 360. Także tylko czekać na premierę. Ok, i po singielku. Dzięki wielkie za oglądanie. Tym razem już kończę na pewno. Hej, hej, pa, pa. Berliner Gemüsekebab.